Cześć, w dzisiejszym odcinku chciałbym sprawdzić, czy ten nasz poznaniak zachowuje jakieś normy wysiewu. Co to będziemy siać dzisiaj? Dzisiaj będzie pszenica odmiany Markiza. Tak wygląda. Siła kiełkowania, to co podają, to jest 96. Masa 1000 nasion 46,6. Miało kiełkowanie 96. Ustawiłem na jakieś 107 kilo, także nie jest dużo. To co mnie pan Andrzej z Harszczelce zapewniał, to Markiza jest odmianą, która bardzo mocno się krzewi, no w tym roku chcieliśmy coś zasiać troszkę rzadziej, zobaczymy jak to wyjdzie. W tamtym roku było troszkę, te nasze odmiany były trochę gęsto posiane, ale to nie na dzisiejszy odcinek. Zobaczymy jakie ma normy, czy zachowuje, czy nie. Także lecimy na pole, resztę informacji wam zaraz przekażę, jaki jest areał i jeszcze kilka innych. Jestem już na polu. Tu mamy takie stanowisko. Dziwnie trochę ulokowane, bo jest taka L-ka tutaj i tam. I teraz jak to wychodzi? Tu mamy około 85 arów mierzone na GPS-ie z telefonu. Także no, też może być jakiś błąd na pewno w pomiarze. Ale ta 88, no liczmy, niech będzie 85, tak jak GPS pokazuje na tym telefonie. I teraz tak, idziemy do siewnika. Trochę tych śmieci tu zostało, się ciężko przeorało. Pszenica paszowa, Markiza. Czy to dobre rozwiązanie, czy to będzie strzał w kolano, czy strzał w dziesiątkę, zobaczymy dopiero jak zbierzemy, czyli na żniwa, tak? No, trochę pszenica taka niedoceniana, ta paszówka. Ja nie muszę mieć tam żadnych elitarnych, niczego. No zobaczymy, jeżeli to będzie sypało, no to tam żadnych parametrów nie potrzebujemy, bo to idzie na paszę akurat, to może będzie dobrze. To tak, 85 arów, 107 na hektar. Jak tutaj wychodzi, może wam pokażę. O, jak jest ustawiono. Tym siewnikiem, zanim kupiliśmy ten siewnik, to miał taki gospodarz większy i siał nim rzepak, także no raczej powinien być przez kilka lat, to raczej powinien być dokładny, ale zobaczymy jak to wychodzi. Tutaj nawet nie wiem, czy jest taka skala na pszenicę. 4, nie, nic tu nie pokazuje. Czy to rzadko siejemy? No zobaczymy, czy to będzie rzadkie, czy nie. Bo jeżeli ona się mocno krzewi i oczywiście jak będą warunki, no to ona sobie tam poradzi na pewno. Zimorodność chyba ma na poziomie 5 czy 5,5, także fajnie, dość wysoko. No zobaczymy, może będzie dobrze. To nie jest powiedziane, że jak jest tak drobno, no to jest źle. Sialiśmy po 160, ale nie Markizy. Po 160 i kurczę, było za gęsto, wychodziło około 1000, między 900 a 950 kłosów na metr kwadratowy, także dość dużo, no i ziarna nie były wyrównane, ale zobaczymy jak to wyjdzie z Markizą. Jest rzadziej zasiane, no i co, no zobaczymy, no trzeba próbować. Jak nie spróbujemy, no to nie będziemy wiedzieć, tak? No i słuchajcie, już coś wiemy, tylko powiem tak, że w worku jest 50, było 50 kg, wsypałem do skrzyni. Dwa worki, czyli 100 kg, powinno z kalkulatora zostać z 9 kg. Mam do przejechania prawie 12 metrów szerokości, dwa kółeczka małe, a ziarna praktycznie nie ma, niestety. No na pewno coś tutaj na nakładki poszło, bo na pewno się nałożyło na przycze, na poprzeczki, no ale nie udało się.
Powinno zostać, a jeszcze zabrakło, czyli na pewno wyszło trochę więcej. Czyli jednak na takie, dość niskie taki dość niski wysiew, to jednak nie bardzo się spisał. No trudno. Nic, zasypiemy. Może jakiejś swojej pszenicy, chyba że drugiej. No zobaczymy, jak to wyjdzie. Przyjadę do siebie i tyle. Już wysypuję. Teraz będzie nowa odmiana. Kolejna odmiana nowa. Medalistka. Jeszcze podsumowanie może tego. Tak jak tutaj jest w tej normie. Na 122. No to około 120 jak siałem, no to jeszcze fajnie wychodziło. Tam inną odmianę siałem, co innego siałem. No to jeszcze nie przekłamywał. No tu widać, że jak jest przez producenta określone, że poniżej nie można, tak jak tutaj tabela pokazuje, no to raczej chyba się nie powinno siać. No tak wychodzi, no ktoś to wyliczył, no ja spróbowałem, wyszło jak jest. No nic, dostanie drugą szansę, zaraz medalistkę wsypiemy, wykręcimy. Jakie tam parametry ona ma, może chodźmy zobaczyć. Zaprawa jest Scenic 0,80 FS, jak tu widać. Tu ma mikroelementy. Tutaj za dużo nie ma na tym, ale masa wychodzi 42,23. No, najgrubsza chyba wychodziła nam Markiza. Chcę kłamać. No, chwila prawdy. Czy tu coś zostało? Zostało. No, nie wiem, może z 9 kg może być. Już nie będę tego ważył chyba. Z 10 może. No tak coś koło tego miało wychodzić. Czy tutaj się, znaczy byłoby może więcej, tylko że tam jeszcze kawałek mi się nałożyło, właśnie chciałem go wyłączyć tego. Tutaj odcinać tych sekcji i chciało mi się wychodzić już. Dobra, kończymy ten odcinek. Dzięki za oglądanie. Do następnego, cześć.